Bycie artystą 20 lat temu, a teraz to dwa różne światy na pewno. Tym, czy było łatwiejsze? Trudno mi powiedzieć, było inne. Na pewno ludzie mieli więcej czasu. Nie wiem jak to się działo, ale za komuny nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie mieliśmy internetu, ale każdy miał dla każdego czas. Może dlatego, że nikt się nigdzie nie spieszył, wszyscy byliśmy biedni, nikt nie rywalizował ze sobą na pieniądze. To nawet było niemile widziane, jeżeli ktoś się czymś chwalił, a właśnie na ogół nie miał się czym chwalić, bo Nikt nic nie miał, Przecież wszyscy mieli porówno. To były jakieś nieliczne jednostki, które ktoś tam, rodzice mają, nie wiem, budkę z kwiatami, mieli trochę lepszy dom albo szybciej kupili, nie wiem, poloneza. To były takie bogactwa, z których dzisiaj byśmy się kompletnie śmiali. Ale może dzięki temu ludzie mieli czas dla siebie. Na przykład sytuacja typu, że kumple przychodzą do kumpli i dyskutują o lekturach, czy o książce przeczytanej kilka godzin, a później ta, ta lektura jest punktem wyjścia do rozmowy o Polsce, o właśnie z tamtych czasów powstały słynne nocne Polaków rozmowy, to było coś absolutnie normalnego i nikt się specjalnie nie spieszył nigdzie do pracy. Każdy, każdy miał dla każdego czas, także to było wyjątkowe w tamtym czasie i także artyści robili fantastyczne rzeczy, ale oczywiście nie mieli szansy często zaprezentowania tych rzeczy w szerszej publiczności. Była czarna lista, była cenzura, była lista cenzury. Byli artyści, o których nie wolno było mówić, nawet nie wolno było wspominać. Dlatego powstał też drugi obieg. Byli artyści, którzy mieli niesamowity talent, a utrudniano im wyjazdy za granicę. Wiadomo było, że oni muszą wystawiać w Paryżu, oni muszą malować w Nowym Jorku, oni powinni ze swoją sztuką wyjechać gdzieś w świat po prostu. I większość z nich po prostu uciekała. Tych, tych, tych często zdolnych Adam Partum na przykład, nie, nie zrobiłby tych happeningów, które robił, gdyby, gdyby siedział w Polsce. Wielu artystów przebijało się Magdalena Abakanowicz, no tylko dlatego, że miała zaproszenia, robiła genialne rzeźby, miała jakiś kontakt ze światem. Myśmy też w tamtym czasie byli, niewiele rzeczy z zachodu docierało do nas. Płyty docierały z opóźnieniem, prądy muzyczne docierały z opóźnieniem. Tak samo nurty w grafice, w malarstwie to wszystko artyści muszą mieć nieograniczony dostęp do swoich kolegów na całym świecie. Wiecie, ja chcę wiedzieć, co mój kolega, happening, satyryk, wariat robi w Australii, bo, bo dzięki temu się też rozwijam. Chętnie posłucham kapeli mało znanej z Kanady, z Nowej Zelandii czy, 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 czy z Hiszpanii, bo, bo jestem tym po prostu żywo zainteresowany, bo to jest normalne, to jest kontakt, to, to musi przepływać. Natomiast kiedy żyjesz w jakiejś zamkniętej puszce, to ten kontakt jest utrudniony. Ja pamiętam do dzisiaj, jak, jak na przykład Marek Niedźwiecki przywiózł jakąś. Płytę i powiedział w trójce radiowej, że tydzień temu była premiera tej płyty w Nowym Jorku. To my, słuchając taki, taki, takiego oświadczenia, czuliśmy się, o rany boskie, tydzień temu było w Nowym Jorku, a teraz jest już u nas, jak my blisko jesteśmy świata. Natomiast <grytanie> to jest dzisiaj się wydaje śmieszne. Dzisiaj, przy pomocy kliknięcia, możemy być nawet e, szybciej w Nowym Jorku, e, będąc w Gdańsku czy w Skierniewicach, niż oni tam w tym Nowym Jorku. I stąd to, to taka jest różnica e, podstawowa. Hmm, oczywiście ludzie wolni zawsze czuli się wolni. I wolność to jest stan umysłu i nie zależy od tego, czy siedzisz w więzieniu. Ja siedziałem w więzieniu i się czułem wolny, ale wiele osób, które było na, na wolności, były wolnikami w swoich biurach, w swoich zakładach pracy, musieli wykonywać polecenia swoich kierowników e, partyjnych czy przełożonych. E, m, tak samo jest z, z artystami, ale ten, ten kontakt światowy w, w, z, z z artystami z Europy był bardzo w, w czasach prl utrudniony. Dzisiaj jest inaczej, ale dzisiaj z kolei mamy nadmiar wszystkiego, tak? E, e, w tamtych czasach tych zespołów rokowych oczywiście było dużo, ale nie tak dużo jak teraz. Był kłopot ze sprzętem, był kłopot ze, e, ze studiami nagrań. E, dzisiaj właściwie każdy może mieć kamerę, każdy może mieć na wysokim poziomie kamerę o wysokiej jakości nie ma. Problemu z kupieniem wzmacniaczy gitarowych czy sprzętu. Wtedy były to, no, bycie artystą wymagało wielu wyrzeczeń i no, pamiętam na przykład, muzycy opowiadali, że, że e, g, jakiś taki Gibson to kosztuje tyle, że musiał e, około 10 lat pracować, żeby kupić sobie gitarę. Tak? Dzisiaj jest to no, zupełnie niewyobrażalne. E, m, z, możliwości e, m, nie tylko techniczne, ale także finansowe są artystów o wiele, o wiele lepsze. Wtedy y, walczyliśmy fantazją, fantazją, wyobraźnią, e, tym staraliśmy się za, zaimponować. Często też, na przykład, polskie filmy, widzimy, jakie one były ubogie w tamtych czasach. Kręcono dramaty psychologiczne w, w, w małym pokoju, w czterech ścianach, bo, y, no cóż, jakiejś wielkiej sceny y, y, typu Hollywood, to wymagało dużych nakładów pieniędzy i y, wymagało ono świetnego sprzętu, y, którego po prostu, do którego nie było dostępu.